Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla niektórych ten dzień dzisiejszy to jest kolejny dzień w kongresie ewangelizacyjnym, który odbywa się w Łodzi. Dla niektórych sobota to jest moment wytchnienia, odpoczynku, a jeszcze dla innych to jest moment, w którym trwa podsumowanie tygodnia i sprzątanie po całym tygodniu, no bo cały tydzień na przykład dla kogoś był bardzo pracowity, a sobota umożliwia zwyczajnie zajęcie się tymi zajęciami, których nie można było zająć się w tygodniu. Więc najpierw byśmy dali się przeczytać słowu, idziemy do Jezusa. Jezu, miłości Ojca, przychodzisz do nas w mocy Ducha Świętego. Kiedy my przychodzimy do Ciebie, Ty pierwszy na nas czekasz. Twoja miłość jest ponad wszystkim. Dlatego święty Augustyn napisał: Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych. Bóg jest miłością i jest nią we wszystkim. Ta prawda, jeśli uwierzymy w nią całkowicie, jest zdolna przemienić nasze życie. Chcemy, Panie, idąc za słowami Augustyna, wierzyć w to, niezależnie od tego, co na dzisiaj przeżywamy, czego doświadczamy. Chcemy w tej dzisiejszej Ewangelii odkrywać, że wtedy, kiedy rzeczywiście z naszych serc wychodzą najróżniejsze rzeczy, Ty także jesteś z nami. Ty także nam coś objawiasz, pokazujesz. Daj nam przyjąć tę dzisiejszą Ewangelię, aby była dla nas ona pomocą w poznawaniu samych siebie. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Ten dzisiejszy fragment wybrałem jako fragment najważniejszy dla mnie z tej dzisiejszej Ewangelii, dlatego że mowa jest między innymi o budowaniu domu na skale i na piasku w dalszej części dzisiejszej Ewangelii. Ale wybrałem go dlatego, że porusza moje serce w kontekście poznawania siebie. Dlatego, że wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, że Pan Bóg obdarza nas miłością przez możliwość poznania tego, co siedzi w naszych sercach, kiedy wypowiadamy to głośno. Dlaczego? No bo Słowo Boże jest jednoznaczne. Z obfitości naszego serca wychodzą te rzeczy, które są gdzieś najgłębiej poukrywane. Jest taka anegdota, która mówi o tym, chcesz poznać prawdę, jaki jest twój mąż, to go po prostu zdenerwuj, mówi pewien ksiądz do pewnej kobiety. Ktoś inny powiedział, chcesz poznać prawdę o swojej żonie, to zdenerwuj swoją żonę. To wszystko wyjdzie, to co jest gdzieś poukrywane. Oczywiście to jest anegdota i nikomu tego nie proponuję, ale jest przecież tak, jak mamy to w Słowie Bożym, że w tych sytuacjach ekstremalnych, kiedy jesteśmy w jakiś sposób zalęknieni, kiedy dotykają nas najróżniejsze bodźce, których nie przewidywaliśmy w danym czasie, nie przewidzieliśmy w danym czasie, dokonuje się coś bardzo dziwnego. To znaczy wychodzi z nas coś, czego żeśmy się w ogóle nie spodziewali po samych sobie. Jeszcze raz powtarzam, jest to dla nas dar. Dlaczego? Dlatego, że poznajemy siebie. Jest to znak miłości Pana Boga do nas. Przypomnę Wam tylko jedną sytuację, którą często dzielę się na różnych świadectwach. Jest to sytuacja, jak widzicie na tym kanale, dzielę się wieloma sytuacjami upokarzającymi dla mnie, ale po to, żeby chlubić się z krzyża Pana mojego Jezusa Chrystusa i żeby także pokazując te trudne sytuacje, w jakiś sposób czynić pokutę, krótko mówiąc, i żeby Jezus kruszył moje serce. Ta sytuacja miała miejsce na pierwszym roku seminarium, kiedy po skończonych zajęciach, to była archeologia i biblijna, i z księdzem świętej pamięci, profesorem Bednarczykiem, wyszliśmy na przerwę. Chłopaki z mojego roku zgromadzili się wokół niego, ja dołączyłem. I rozmawialiśmy jeszcze dalej o treści wykładu, ponieważ dotyczyła ta treść Tradition Geschicht i Form Geschicht, czyli rzeczy dość istotnych w odkrywaniu pewnego środowiska powstawania tekstów biblijnych.
To się wiąże także z hermeneutyką, to się wiąże z pewną interpretacją tychże tekstów. To dzisiaj jest ogromny problem, bo wszyscy interpretują jak chcą, a są pewne kanony, które wymagają od nas interpretacji jednak zgodnej z duchem Ewangelii, o której mówiłem chyba na wczorajszym filmiku. No, nie można interpretować inaczej niż Jezus daje przesłanie w swoim nauczaniu, ponieważ będzie to sprzeczne z tym, co sam Jezus mówi. I pamiętam, że podszedłem do tej grupy moich kolegów, studentów i profesora i słysząc te różne trudne nazwy, na pewnej chwili wypowiedziałem słowa, które pamiętam 25 lat. Powiedziałem słowa: księże profesorze, tego to nawet ja nie rozumiem. I wiecie, kiedy usłyszałem to, co powiedziałem, to zdębiałem. Kim ja jestem? W czym jestem lepszy od moich kolegów? Wtedy pomyślałem, zaczerwieniłem się ze wstydu. I pomyślałem, jak wiele jeszcze we mnie jest rzeczy poukrywanych, które prawdopodobnie w takich spotkaniach będą wychodziły. I rzeczywiście tak było. Pamiętam moje spotkania z moimi przełożonymi, które no niestety były napełnione lękiem i ten lęk wcale nie pomagał stawać w prawdzie przed nimi, mówiąc o tym, co ja myślę, co czuję, jak przeżywam dany temat. Było to straszne. Z jakiego powodu? No z tego powodu, że czasem podpisywałem się pod tym, czego nie chciałem. Oczywiście nie na poziomie tego, że były to jakieś złe decyzje dla mnie, tylko że ja zrobiłbym inaczej. Więc żeby się nie konfrontować, nie mówić i nie pokazywać swojego zdania, wielokrotnie w całej tej sytuacji wolałem, szczęść Boże, wolałem się nie odzywać, niż to, żebym miał się skonfrontować. Oczywiście, kiedy mijało to spotkanie z danym moim przełożonym na początku tej mojej drogi kapłańskiej, to zdawałem sobie sprawę z tego, że no, Pan Bóg pomógł mi zobaczyć prawdę o mnie samym, ponieważ wyszło ze mnie coś, czego się wstydzę i czego nie chciałem, ale to wyszło. I ja muszę się z tym zmierzyć, ponieważ jest to dla mnie pomoc, żeby zobaczyć kierunek pracy duchowej. Pamiętam takiego jednego przełożonego, który był strasznie nerwowy. Nie wiem, jak wy macie, ale ja zamykam się, kiedy ktoś na mnie krzyczy. Wycofuję się. Może teraz mniej i bardziej Pan Jezus nauczył mnie, jak mam z miłością odpowiadać na krzyki, na agresję, na pretensje, czasem na zadawany ból. Ale był taki czas, w którym jeden z moich przełożonych, kiedy się denerwował, że ja chcę iść w jakąś stronę i proszę go o błogosławieństwo na określony sposób ewangelizacji. Fakt, no, prawie 20 parę lat temu to wszystko się działo. Ja się wycofywałem. Przyznawałem mu rację, tak. Natomiast wewnętrznie wychodziłem z tego spotkania i czułem się rozerwany. Czułem, że zdradziłem samego siebie. Że przecież ja myślę inaczej. Że to nie jest tak, jak ja myślę. Ale ja nie umiałem mówić, argumentować tego, co jest istotne, a nie zdawałem sobie sprawy, że Pan Bóg w tym momencie pomaga mi w kontekście tej Ewangelii dzisiejszej zobaczyć, co we mnie siedzi, jakimi lękami jestem powiązany. I pamiętam pierwszy krok, jaki zrobiłem, kiedy te sytuacje się powtarzały. Zacząłem się modlić za konkretną osobę, z którą miałem rozmawiać. Po pierwsze, żebym się nie zgodził przytaknąć w niczym, w czym mam inne zdanie, nie mogę go przynajmniej wypowiedzieć. No bo wiadomo, że jak przełożony mówi, pójdziesz w prawo, a ja mówię, że bardziej odpowiednią rzeczą jest pójście w lewo, no to przynajmniej pokazanie tej drogi, że ta droga na przykład jest krótsza, no daje szansę na to, żeby ten mój przełożony także skonfrontował to, co ja widzę z innej strony. I pamiętam, jak to zaczęło mnie przemieniać. To znaczy, ta modlitwa zaczęła powodować, że ja bez lęku zacząłem słuchać i niekoniecznie lękać się
wypowiadania swojego zdania. Niekoniecznie musiałem się podpisywać pod czymś, mogłem wypowiedzieć coraz bardziej naturalnie to, co myślę, to, co czuję. I pokażę wam, do jakiego stopnia, a Pan Jezus przemienił tę sprawę. Wierzę, że jeszcze nie wszystko jest we mnie uzdrowione i przemienione. To jest proces, który się dokonuje, który oddaję w mojej modlitwie na Eucharystii. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy w 2011 roku robiliśmy rekolekcję tutaj w Koszalinie z ojcem Maniparambilem. Będą teraz niedługo we wrześniu internetowe rekolekcje, na które was już teraz zapraszam. Więc być może ten lapsus, ta pomyłka nie jest przypadkowa. Na pewno nie jest przypadkowa. Ale wtedy były to rekolekcje z ojcem Jamesem Manjakalem. Czy jak to woli, Maniakalem. I pamiętam, że pół roku wcześniej siedziałem z księdzem Wacławem Grondalskim, księdza biskupa Edwarda, i rozmawialiśmy o tym, żeby przynajmniej jedną mszę świętą ksiądz biskup odprawił na tych rekolekcjach, jako taki znak jedności, tego, że on błogosławi, żeby ludzie rzeczywiście wiedzieli, że ksiądz biskup jest tutaj z tym 1200 osób uczestniczących w tych rekolekcjach na hali, rzeczywiście ma błogosławieństwo pasterza. I ksiądz biskup do mnie mówi: to Rafał, przypomnij mi to w sobotę, kiedy będzie ten dzień, ja sobie to wpisuję do kalendarza. Słuchajcie, w sobotę jadąc na halę widowiskowo-sportową, dzwonię do biskupa i słyszę, że biskup nie jest zadowolony w ogóle z tego, co ja mu mówię. Mówi: jakim prawem ty teraz to mówisz? Przecież chłopie, to powinieneś wcześniej załatwić. I słyszę dość dużo oporu w jego głosie i takie niezadowolenie i wręcz nie chcę używać innych słów, nerwy na moją osobę. I tak sobie wtedy myślałem: Panie Boże, słońce gdzieś świeci, przesiądę troszkę niżej. I wyobraźcie sobie, myślę sobie tak, to były początki mojej pracy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na zaproszenie notabene biskupa Edwarda Dajczaka, żeby tutaj ewangelizować. I nie zapomnę takiego momentu, w którym mówię sobie, jak przytaknę mu, że źle zrobiłem, to będzie nieprawda. Z kolei jeżeli się sprzeciwię, to nie wiem, co biskup zrobi, bo moje doświadczenia z wcześniejszymi przełożonymi różnymi, nie chodzi mi tutaj o zawężenie jak o księży biskupów, były bardzo różne. I mówię: raz kozie śmierć, muszę powiedzieć prawdę. Modliłem się przez cały czas jego narracji, kiedy on skończył w księży biskupie, ale to nie tak było. Byliśmy na spotkaniu z księdzem Wacławem Grondalskim, rozmawialiśmy o tym i wtedy ksiądz biskup powiedział, że mam zadzwonić i powiedzieć o tym, żeby przypomnieć o tym sobotnim naszym spotkaniu. Wypowiedziałem te słowa, wiecie, w słuchawce nastała głucha cisza i myślałem sobie: Boże, co będzie teraz dalej? Ksiądz biskup mówi: ty, Rafał, masz rację, tak było. To ja musiałem coś przeoczyć albo coś zrobić, ja cię przepraszam za to. Musimy teraz zaradzić całej tej sytuacji, ja jestem 150 kilometrów, wtedy powiedział, bo to inna sytuacja była, 150 kilometrów od Koszalina, ale co chcę ci powiedzieć, ze mnie wyszło coś, co spowodowało, że moja osoba, tak bym powiedział, moje człowieczeństwo zostało wzmocnione, bo w tym momencie oczywiście biskup urósł w moich oczach, jako ten, który przyznał się, że zapomniał o tym, że w jakiś sposób gdzieś coś może źle zapisał, ale ja już wiedziałem, że ten etap, o którym mówiłem ci na początku filmiku, został przeze mnie przekroczony, że ja chcę się uczyć dalej mówić prawdę i za Jezusem także odkrywając to, co wychodzi z mojego serca. Jeżeli chcesz, podziel się świadectwem, jak to jest u ciebie z tym. Może podziel się jakimś doświadczeniem, jakimś jednym zdaniem, jak to wygląda u ciebie z tym, kiedy masz się zmierzyć. I niech to będzie też miejsce na modlitwę. Będę się modlił dzisiaj za wszystkich, którzy mają trudność z wyrażaniem bez pretensji, bez emocji, bez krzyku swojego zdania, byśmy się tego uczyli, bo mamy się tego uczyć. Jeszcze myślę, że jutro wrócimy do tego tematu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Przepraszam, że trochę przedłużyłem.